Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie rozpoczęła realizację tegorocznych działań w ramach dwuletniego programu rządowego pod nazwą Blisko. Celem projektu Bliżej Książki, Bliżej Siebie biblioteka integruje i inspiruje jest wzmocnienie roli biblioteki jako tzw. trzeciego miejsca, czyli ośrodka jednoczącego lokalne społeczności oraz przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa wśród mieszkańców gminy. Dyrektor placówki Grażyna Serafin podsumowuje aktywności i wydarzenia pierwszego roku realizacji zadania. Przystąpiliśmy do drugiego roku realizacji projektu Blisko. Blisko tłumaczy się biblioteka, lokalność, inicjatywy, społeczność, koordynacja i oddolność. I z tymi właśnie wyzwaniami przystąpiliśmy do drugiego roku realizacji projektu Blisko. I trzeba przyznać, że było to bardzo przyjemne doświadczenie. Udało nam się przeprowadzić kilka takich bardzo widowiskowych spektakli, między innymi Mironiada, inspirowana wierszem Mirona Białoszewskiego pod tytułem Barbara z Haczowa. Następnie projekt edukacyjno-animacyjny skierowany dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, wczesnoszkolnych. Były to warsztatowe spotkania dwudniowe pod tytułem Co w wierszu piszczy? Były to bardzo ciekawe spotkania z dziećmi. Udało nam się zgromadzić bardzo dużą liczbę właśnie przedszkolaków z opiekunami, z rodzicami. Uwieńczeniem tego projektu był piknik w parku otaczającym zabytkową bibliotekę. A ponadto przygotowaliśmy autodiagnozę, z której wynika, że w tym roku jak najbardziej możemy przystąpić z pełną już parą, że tak powiem, do realizacji drugiego roku programu, ponieważ wyłoniły się w ramach autodiagnozy i diagnozy społecznej bardzo ciekawe inicjatywy. W tym roku działania projektowe koncentrują się na aktywizacji społecznej czytelników. Mieszkańcy będą mieli m.in. okazję do zorganizowania ważnych dla swoich społeczności wydarzeń kulturalnych. W ramach programu Blisko ogłosiliśmy konkurs na inicjatywy lokalne. Jest to konkurs skierowany do wszystkich mieszkańców gminy Haczów. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa poprzez udział mieszkańców w różnych inicjatywach kulturalnych, czytelniczych. Do konkursu może zgłosić się każdy, czy to osoba fizyczna, czy jakaś fundacja, stowarzyszenie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest terminowe złożenie wniosku. Wniosek trzeba złożyć do 18 lutego. Szczegółowe informacje na temat konkursu na inicjatywy oddolne można znaleźć na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.haczow.pl. Na tej samej stronie są zamieszczane na bieżąco zaproszenia i relacje ze wszystkich działań i wydarzeń organizowanych przez placówkę w ramach programu Blisko.